Jak widzicie, troszeczkę wyblakłam i mam w tym momencie na myśli moje włosy, a nie chęci do życia i duszę. My już dobrze wiemy na tym kanale, jak takie rzeczy się kończą. I nawet dostałam ostatnio taki komentarz, i to jest ten komentarz, i ta osoba, to ona dobrze mnie zna, skoro napisała coś takiego, bo ona wiedziała, co ja zrobię. A tym, co ja zrobię, jest... Wracamy do pianki koloryzującej! Ostatnio wyszło dobrze, naprawdę. Ten niebieski wyszedł super. Bardzo mi się podobał i dużo dostałam za niego komplementów, a ja nie dostaję dużo komplementów generalnie. I bardzo dobrze, ponieważ nie umiem ich przyjmować. Stwierdziłam, że skoro teraz mam... Te włosy, które były bardzo mało kiedy rozjaśniane, no bo są po prostu bardziej dziewicze z głowy, to na nich ten kolor się w miarę dobrze utrzymuje. A im dalej idziemy w dół, tu jest jeszcze ta część, która została troszeczkę kiedyś zniszczona, no to na tym ten kolor się nie utrzymuje już tak dobrze. Wzięłam fioletowy kolor, mam tylko jedną i w sumie nie wiem, czy mi wystarczy. Powinna chyba wystarczyć jedna. Ta pani, ona nie wygląda na szczęśliwą, wygląda raczej na... osobę, której w pędzie ktoś doklejał fioletowe włosy, ale no nic nie jest w stanie mnie powstrzymać. No, ta osoba, która wymyśliła, że to będzie takie super, że instrukcja będzie na opakowaniu od środka, to chciałabym, żeby wyleciała z pracy. Co? Co? Za uchem? Po 30 minut. A dobra, to jest ten, jak oni robią ten test, ale ja chcę zrobić rzeczy. Załóż rękawiczki, przykryj ramiona ręcznikiem, ja się zaraz przebiorę w koszulkę, której mi mniej szkoda. Ja wiem o tym, że to nie są jakieś filmiki, które wnoszą coś ciekawego do waszego życia, w zasadzie tylko marnują wasz czas. Ale jest pewne grono osób, które te filmiki z farbowania włosów lubi. I do tych osób należy na przykład moja siostra, którą serdecznie pozdrawiam. Po prostu ona lubi, kiedy jestem upodlona i lubi patrzeć, jak mi coś nie wychodzi. I wiem o tym, że wśród was tego się nie da zrobić. Czy ja mam jakieś klejące ręce? Jeśli ktokolwiek z was zbił ze mną kiedyś pionę przy jakiejś okazji, to napiszcie mi, czy ja mam klejące ręce. Wyglądam ślicznie. Pani te 20 deko polędwicy sopockiej, coś jeszcze do tego będzie, czy już koniec? W każdym razie ja wierzę w to, że poza moją siostrą istnieją ludzie na tym świecie, którzy mają przyjemność z tego, żeby patrzeć, jak ja sobie farbuję włosy. Ponieważ ja na przykład lubię oglądać takie filmy. Nie wiem, bawi mnie to, jak ludzie sobie niszczą włosy, to są najfajniejsze w sumie filmy. Czemu to się zawsze dzieje? Może dlatego, że te rękawiczki są zrobione z gówna. Jest taki nawet koleżka na zagranicznej YouTubie, nie pamiętam, jak się nazywa, ale tutaj wam wkleję. I on jest fryzjerem i właśnie ogląda, jak ludzie sobie niszczą włosy. Ja bym bardzo chciała się pojawić u niego w programie. W ogóle taka jeszcze rzecz. Fioletowy to jest mój najmniej ulubiony kolor. Nie lubię koloru fioletowego, ale jako, że już prawie wszystkie kolory na włosach miałam, a fioletowego nie, to po prostu dlatego robimy fioletowy. Chyba nie powinnam robić tego do podglądu, tylko powinnam to robić do lusterka. Mnie nostalgia teraz naszła, jak mam całe ręce brudne i nie mogę sobie sama nic przestawić, że tęsknię za Piką, tęsknię za nią, fajniej było z nią farbować te włosy, fajniej było z nią to przeżywać, było na pewno śmieszniej. Wygodniej w sensie. Ale mnie swędzi nos teraz. No najlepsze będzie, jak mi się wyłączy nagrywanie, bo się wyłącza po jakimś czasie. Wtedy będę mogła ewentualnie tymi rączkami podrapać się po dupie. Ale w sumie też nie. Mamy to. I oto brudne czoło! Ej, fajnie, podoba mi.
Jest absolutnie nierówno to rozłożone jeszcze, ale podoba mi się połączenie mojej mordy z tym kolorem, którego przypominam, nie lubię. Jestem teraz na zwolnieniu lekarskim, bo jestem trochę chora i nie wychodzę z domu. Chciałabym wam coś opowiedzieć, ale tak jak słyszycie, moje życie nie jest za bardzo ciekawe. Czy ja dotarłam we wszystkie miejsca? Nie, ale czy będziemy się tym przejmować? Tak, ponieważ będę wyglądała źle, ale czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Nie! Więc wykorzystam sobie jeszcze to do końca, ponieważ to jest fajne. Ludzie sobie wyciskają tą, jak to się nazywa, watę cukrową? Nie, się nie nazywa wata cukrowa, to się nazywa bita śmietana, wyciskają sobie do mordy, a ja sobie wyciskam gluta zdechłego na łeb. Wyglądam jak Żyd w jarmułce. To jest już chyba końcówka. Dlaczego znowu to się... Kiedy ona pękła? Wyglądam, jakbym miała siniaka. I tu wyglądam, jakbym... Nie wiem, co zrobiła ze sobą, ale wygląda to źle. Mam jeszcze całe uda pochlapane w kropelkach tego gówna. Jako, że musimy czekać na włosy, to stwierdziłam, że sobie ze mną obierzecie ziemniaki. Nie lubię obierać ziemniaków bardzo. No, to opowiadajcie, co u was. Jakieś podłe te ziemniaki strasznie. W sensie takie dziwnie miękkie. Nie wiem, no w sumie ja jestem trochę jak koza i jestem w stanie zjeść dużo, ale możliwe, że to jest po prostu kwestia bycia studentką i tego, że jeżeli nie smakuje ci ziemniak z ziemniakiem na obiad, to zamknij mordę, przestań wybrzydzać i jest ziemniaka z ziemniakiem na obiad. Korzystając z okazji, że ogląda mnie prawdopodobnie milion osób i że ten film widzi prezydent Rzeczypospolitej, to chciałabym poruszyć pewien problem, poważny. Mianowicie poważnym problemem w Łodzi i łódzkiej aglomeracji jest brak normalnego MPK. Co prawda nie wychodzę teraz z domu, ale ta nienawiść do MPK łódzkiego żyje we mnie przez cały czas i jakby pierwszą rzeczą, którą robię, jak się budzę, to spoglądam przez okno, patrzę na przystanek, którego nie widać, bo z mojego okna widać tylko drugi kawałek kamienicy. No więc patrzę przez okno, patrzę na ten przystanek, spluwam tak daleko, jak tylko mogę i patrzę, jak to moje splunięcie spada na przystanek tramwajowy, ponieważ MPK w Łodzi jest absolutnie upośledzone. Zlikwidowali miliard nitek tramwajowych i teraz ja do szkoły muszę jechać półtorej godziny. Półtorej godziny! Czy oni są normalni w tym MPK? Samochodem, jak mnie Dawid zawiedzie, to jest 15 minut, a ja tym gównem telepię się półtorej godziny, albo lepiej, jak nie przyjeżdżają, a przyjeżdżają cały czas. Upośledzone jest łódzkie MPK. W Olsztynie, jak mieszkałam, to ja narzekałam, ale ja gówno wiedziałam wtedy. Jezu, teraz to ja... Ile ja bym dała, żeby w Łodzi MPK wyglądało tak jak MPK w Olsztynie. Ale nawet w Warszawie, jak jestem, to te tramwaje normalnie przyjeżdżają. Nie wiem, jestem po prostu tym zmęczona i frustruje mnie to okropnie. I oprócz tego, że to gówno nie przyjeżdża i po prostu on nie przyjeżdża, on znika z tej tablicy multimedialnej i go nie ma. Przepraszam bardzo, ale ja czekałam, żeby do niego wsiąść może. I ty znikasz? Nie macie? Tutaj mamy ziemniaki, jest ich tak mało, ponieważ tylko ja będę jeść, bo Dawid to jest w pracy, czy nie wiem, gdzieś tam on sobie będzie jeść co innego. No. A propos Dawida, to przepraszam bardzo, ale on tutaj nasypał jakieś przyprawy, to jest chyba przyprawa do ziemniaków. To jest jego wina jak coś. Thank you.
nie robiłam nigdy vlogaska z ręki. Idziemy umyć włosy, kochani. Włosy są umyte, nie wiem jeszcze co z tego wyszło, ale to co mogę wam powiedzieć, to że moje dłonie, a zwłaszcza paznokcie, wyglądają dokładnie tak, jakbym zawodowo zajmowała się sprzedawaniem jagód przy ulicy. Jestem ludzkim denaturatem. Teraz to dopiero się stanę atrakcyjna dla wszystkich żuli w mieście. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o efekcie. Mi się wydaje, że to jakieś spoko jest. Tylko w ogóle widać bardzo mocno, jak ta część, która jest jakby bardziej zdrowa, to ona dużo mniej załapała. A ta część, która jest podła, to ona załapała jak... Także mam takie ombre teraz, ale nie wydaje mi się, żeby to wyglądało źle. I mam też piękny pierścionek. Zobaczymy, jak się będzie spłukiwał. Jestem w sumie bardzo ciekawa, bo taki kolor jak będzie się spłukiwał, biorąc pod uwagę to, że ja tam pod spodem mam praktycznie białe włosy, to może wyglądać nawet ładnie, tak pastelowo. I teraz wszystkie osoby, które rysowały mojego fanarta w starych włosach, gdzie... bo ja cały czas zmieniam i oni nie mogą dopasować. A tak by the way, to kocham wszystkie osoby, które robią fanarty i zawsze daję lajka na Instagramie, jak mnie oznaczycie na fanarcie. Jak mnie oznaczycie na zdjęciu, które nie ma ze mną nic wspólnego, typu jakiś zachód słońca albo czyjeś selfie, to mnie taka szlak. To do zobaczyska kiedyś tam. Ta. Eluwa!